Witam serdecznie. Następny dzionek przed nami. Dzisiejszy film będzie o facecie, który siedzi w środku lasu na ławce i twierdzi, że choroby XXI wieku to jest wymysł polityczny, to jest wymysł naszych lekarzy. Nie, no żartowałem. Jak sam tytuł mówi, choroby XXI wieku, moi drodzy, to nie są choroby XXI wieku, to są choroby naszej ludzkości, a wywołane czym? Złym odżywianiem się, złym nawadnianiem organizmu, przyjmowaniem zbyt dużej ilości suplementów diety, które nie robią nic innego, jak tylko niszczą nasze bebechy, czyli nasze organy, na których jeszcze długo, długo możemy pograć, jak będziemy wprowadzać w system żywieniowy zdrowe nawyki. Mógłbym tak siedzieć, gadać tu bez końca. Powiem wam tylko jedną prostą rzecz. Wiecie, czego nienawidzę? Wiadomo, genetyczne przejście z babci na, czy tam dziadka na wnuka, bo w rodzinie to tam gdzieś było, czy tam, bo wujek coś takiego miał. Ale 80% naszego społeczeństwa, 100% nie można powiedzieć, choć tak w sumie można by delikatnie o tą stówkę zahaczyć, gdyż dużo ludzi twierdzi, bo dziadek miał w życiu problemy z cukrem w wieku 54 lat i ja, mając 31 czy tam 30 lat, czy 25, już dopadły mnie te problemy, które dziadek miał w wieku 60 paru lat. Także zastanów się, mój drogi przyjacielu, dlaczego dziadek je złapał w wieku 60 paru lat, a dlaczego ty załapałeś je w wieku 30 lat? Rozwiązanie jest bardzo proste. Dziadek nie miał w swoim, na etapie swojego życia, tyle produktów przetworzonych, gdzie jest pchane E i jeszcze raz E, czyli uzupełniacze, utrwalacze, barwniki, niebarwniki, pieczywo barwione karamelem, pszenica modyfikowana. U dziadka tego jeszcze nie było. Dziadek mimo tego i tak się źle odżywiał, dlatego w wieku 60 paru lat dopadła go ta cukrzyca, gdyż był na nią podatny. Miał organizm taki, że był na nią podatny. Najprawdopodobniej nadużywał alkoholu, co się do tego przyczyniło, co też pociągło za sobą marskość wątroby i nie tylko. Moi drodzy, ja tylko o tym czytam, patrzę na statystyki i powielam dalej. Ja nie głoszę tu żadnych bredni. Ktoś tam powiedział, że powielam doktora Czerniaka. Czerniak? Czerniak. Ja go nie powielam, ja mówię to, co wyczytałem, ja mówię to, co od niego usłyszałem. Ja mówię to, co jest przez niego napisane. Także przepraszam bardzo, formułuję za każdym razem te wypowiedzi teraz całkiem inaczej, żeby, broń Boże, dwa słowa nie były podobne do jego wypowiedzi, czy tam trzy z rzędu. No moi drodzy, halo, sorry, obudźcie się trochę, ja nie czytam z niczego. To jest tylko i wyłącznie wiedza, która jest czerpana z tego, co ja wyczytam. To jest tylko wiedza czerpana z tego, co ja w najbliższym czasie prześledziłem. Cała filozofia, a wiem, że wam się nie chce, dlatego te filmy nagrywam, żeby wam delikatnie co oświecić ten umysł. Trochę treningów brakowało, tydzień chorobowego. No i raz kamerka w lewej łapce, raz w drugiej łapce, zamiast wziąć kij, który leży w domu, czy statyw, który jest naszykowany. No niewygodnie, niewygodnie mi się z tego nagrywa. Nie byłbym w tym filmie Waldkiem TVP. Ja muszę zawsze tą kamerkę w ręce trzymać i z tym mi dobrze. Są wyjątki, że naprawdę mam dużo gadania, także oprę tam sobie wtedy na czymś, pod czymś, na czymś i na jakimś, że tak powiem, sztylu zmiotły. Następne schorzenia typu udary, rak,
Moi drodzy, z tym już mamy troszeczkę gorzej, ale znowu bym mógł powiedzieć, 50% społeczeństwa doznaje tych chorób, doznaje tego złośliwego raka. Dlaczego? Poprzez produkty przetworzone, poprzez niezdrową żywność, poprzez kupowanie margaryn, poprzez smażenie na olejach słonecznikowych z domieszką oleju, nie wiem, palmowego, niby rzepakowego. No moi drodzy, jak te oleje dostają konkretnej temperatury, że to mięso aż podskakuje na tej patelni, musicie wiedzieć jedno, że dochodzi do strasznych procesów dymienia, które są dla nas tylko i wyłącznie szkodliwe. Te wszystkie garaże podziemne, które są zrobione w tych wszystkich supermarketach, na tych dachach z otwartą przestrzenią, kij tam z tym, bo to się wietrzy. Ale te wszystkie garaże, które są robione w podziemiach i my wchodzimy w ten cały natłok spalin, wiecie o co chodzi, nie raz jeden, nie drugi z was poczuł to powietrze, jakie ono ma stężenie, przechodząc z tego samochodu do tych drzwi, które nas prowadzą mało kiedy schodami, gdzie powinien ten ruch wchodzić, ciągną nas windą na trzecie, drugie piętro, gdzie jest taki smog w tym powietrzu z tych wydechów samochodowych, tam stoi 100 samochodów, tam stoi 200 samochodów, tam stoi 500 samochodów czasami. Tam jest tak ciężkie powietrze, gdzie nie ma zrobione naprawdę żadnej wentylacji. Możecie sobie podjechać do CCL-a Landshut, możecie sobie podjechać na, no, na te tutejsze tu galerie, na kino i zobaczyć, co tam się dzieje, jak i tam jest kino. I tu mówi się o produktach bio, tu mówi się o katalizatorach, tu mówi się o filtrach, o DPF-ach, cząsteczki spalin, bo Volkswagen walnął to, bo diesel, bo Audi walnął to, bo BMW walnęło to, ciężkie kary, które są nakładane. Niech są. Niech są te kary nakładane, oni i tak dobrze zarabiają. Ich tam stać na zapłacenie. Chcieli delikatnie zaoszczędzić, no to wiadomo, po kieszeni dostaną. Moi drodzy, na zewnątrz to jeszcze jakoś tam ta atmosfera nasza, to powietrze rozdmucha, ale to, co tam się dzieje na tych parkingach, to jest tragedia. W tym nie można dłużej przebywać jak 30-40 do 1 minuty, 40 sekund do 1 minutki, czy tam w porywach do półtora. I ucieczka stamtąd, moi drodzy, to jest taki syf w tym powietrzu, że naprawdę można siekierę powiesić. Papierosy, od których się uzależniamy. Rozumiem, walnąć kielicha 2, 3, 4 czy tam parę piw, choć już tego nie robię, ale kiedyś wiadomo się robiło, człowiek odczuwał po tym wszystkim jakiś tam, nie wiem, wchodziło do ciała jakoś taki, no czuł się człowiek taki wyluzowany, tak, te wszystkie problemy, które miał, zapominał o nich, one sobie gdzieś tam szły w niepamięć, aż do następnego dnia rano, kiedy robiły się razy dwa, bo kasy mniej, a trzeba było coś zapłacić, a trzeba było to i tamto zrobić. No widzicie, wszystko się człowiek na swoich błędach uczy. Alkohol tak samo, siekiera dla organizmu, czyli następne wprowadzanie nas w nowotwory, złośliwego raka. To piwo, które kupujecie teraz w tych puszkach, na stacjach benzynowych, w supermarketach. Nie to rzemieślnicze, tylko te pilc, no jasne, czy tam te warki, nie warki, no moi drodzy, no to nie jest to piwo, co było kiedyś wcześniej. To jest cały czas sypanie, lanie do organizmu tych przetworzonych, niechcianych produktów, po których nie będziemy mieli nic innego, jak za niedługo wszystkie choroby, całą w sobie, że tak powiem, tablicę Mendelejewa. Jak będziecie na to wszystko patrzeć z tej strony, takie jak ja to widzę, czy tam doktor Czerniak, czy Jerzy Zięba, którego tak ciśniecie, coś mu się tam powiedziało źle na pewno, moi drodzy. Medycyna konwencjonalna, naturalna, surowce, nie surowce, coś tam przekręcił na pewno. Nikt nie jest idealny, tak jak już to kiedyś powiedziałem. Ale 50% z tego, co powiedział, mogę za to, że tak powiem, łapę na stole położyć, możecie mi ją siekierą utrzaskać, jak nie ma racji. Tak to wszystko na dzień dzisiejszy powinno wyglądać. Ale z drugiej strony, jak się temu wszystkiemu przyjrzymy, to powiemy tak. Przecież to życie jest takie krótkie.
a nie robimy nic innego, żeby je sobie wydłużyć. Także, moi drodzy, gdzie tu jest, że tak powiem, pies pogrzebany? Tu nie wiem, akurat być może do tego nie doszło, do takiego aktu przemocy, ale z tym znęcaniem się nad zwierzętami. Ktoś tam idzie do sklepu i twierdzi, że kupił w Lidlu zajebistego steka za 6,66 euro. Numer diabła. Cena praktycznie jak z piekła. Tak tanio? Takiego steka? Z młodego byka? Iż ładnie przyprawionego w ten pieprz, tą taką marynatę, sosik, nic tylko wrzucić na patelnię, pod spodem nawalić delmy z 2-3 łyżki stołowe i to piec, tak żeby skwierszczał. Najlepsze przecież smaku, takie fajne, przypalone, przypieczone. Moi drodzy, i w takim kierunku to właśnie wszystko brnie, w takim kierunku to wszystko idzie. Bydło szlachtowane jest gdzie? Łup, kula w łeb. Jak idzie do tej rzeźni, to płacze, bo tak to wygląda, te byki. Tak niestety wyglądają. Sam kupuję to mięso, gdyż czasami naprawdę jest ciężko dostać coś dobrego. Coraz mniej jest tych wszystkich rzeźników, takich z prawdziwego zdarzenia. No i co? No i niestety człowiek to łapie je, a później przychodzi do czego? Do stanów zapalnych. Nie dajmy się ogłupić. To miałem dopowiedzieć do tego wszystkiego, zanim zacząłem ten film nakręcać. Nie dajcie się ogłupić, gdyż będzie mnóstwo i masa całych, że tak powiem, zamieszek w dzisiejszych czasach ludzi, szamanów, którzy mają krople na zabicie nowotworu, którzy mają 120 tabletek na pozbycie się złośliwego raka, którzy mają wyciąg, że tak powiem brzydko, z fiu, wiecie z czego, byka, który wyciągnie was, że tak powiem, z niechcianej zamuły. Będziecie bardziej męscy, moi drodzy. Nie dajmy się ogłupić, nie wyrzucajmy pieniędzy w błoto. Skoro masz pieniądze, żeby wydać na suplement diety, który i tak praktycznie nie da ci nic, nie da ci niczego, dlaczego nie zainwestujesz tego w przemyślane i sprawdzone produkty? Chodzi mi tu o jak największe wyeliminowanie przetworzonych produktów z podejścia węglowodanowego w twojej diecie. Oparcie diety na produktach jak najmniej przetworzonych, chodzi mi tu o oleje roślinne i nie tylko. No i zakupu jak najmniejszej ilości mięsa, no chyba, że naprawdę jesteś konkretnym koniem i musisz budować tą masę mięśniową, wtedy jak najbardziej, no bez tego podłoża się nie obejdzie. Ale zamiast, skoro jesteś takim normalnym zjadaczem chleba i chcesz sobie to mięsko zjeść, bo masz na nie ochotę, to wydaj te parę złotych więcej i niech jest kupione u rzeźnika, a nie w tej folii czy tam styropianie przygrzane z góry następną warstwą folii. To mięso jeszcze leży na tacce, też z jakiegoś fajnego tworzywa, materiału, które wystarczy z jednego rogu delikatnie podpalić i trzy sąsiady dalej to czują. Ty lecisz jeszcze z tym filtrem? No jasne, że lecę. Ojciec mój się pytał, bo też go chce zakupić, także no darmo darmo go ojcu, że tak powiem, nie sprzedać. Może bym źle powiedział, sprzedać. Wiadomo, rodzina, trzeba inaczej na to wszystko patrzeć, ale moi drodzy, mnie to też kosztowało, ja za to też musiałem wyłożyć, także no i to zdrowie, o którym cały czas będę powtarzał, moi drodzy, ja będę cały czas o tym powtarzał, żeby nie przesadzać z cukrem. Cukier równa się śmierć. Sól, zła sól, źle użyta podczas gotowania, równa się śmierć. Solimy po przygotowanych już potrawach. Solimy dobrze. Naszą normalną, polską solą, nie jakimś gównem wywożonym za granicę, gdzie wraca w postaci soli himalajskiej, barwionej. Moi drodzy, słowa znowu naszego doktora. Przytoczę je dlaczego, gdyż podobały mi się. Moi drodzy, ja nie odkryłem eureki. Ja po prostu czytam.
Ja po prostu idę w kierunku, w którym się chcę spełnić. Tyle na ten temat choroby XXI wieku. Przemyśl dwa razy, zanim to kupisz. Pozdro i pamiętaj. Wszystko z głową. Hejka.